Temat, który no, trochę bardziej jakby też taką kontynuacją, jak byliście na tym wykładzie Kory, to będziecie też wiedzieć, o co chodzi w ogóle w tym szamańskim kole życia i w ogóle w pracy z cyklicznością, czyli pracy z cyklem. Moja ścieżka właśnie, można powiedzieć, że się bardzo mocno tak sprzęga pomiędzy, czy też oscyluje pomiędzy trochę sztuką, a pracą szamańską. Był taki moment też, gdzie te dwie ścieżki się bardzo też połączyły i można powiedzieć, że tak naprawdę sztuka zaprowadziła mnie do szamanizmu, bo miałam taki projekt na Syberii, właśnie artystyczny, no i właściwie od tej podróży na Syberię, od właśnie wyspy Olkhon, na której byłam, tak naprawdę moje życie się zmieniło i ten szamanizm wkroczył tak z kopyta w moje życie. No i jak już pewnie wiecie, jak byliście na tych wcześniejszych wykładach, to wiecie, że wszystko, żeby była właśnie wiara, żeby ta nasza moc kreacji naprawdę była manifestowana, ona musi się na czymś oprzeć. I ona się opiera właśnie na przede wszystkim jakiegoś rodzaju kosmologii, w coś, w co my wierzymy, co jest naszą podstawą, w co jest naszą prawdą, w co wiemy, a nawet nie wierzymy. Ale nie musimy tego w żaden sposób nawet już udowadniać, tak? Czyli to jest jakby tego rodzaju różnica. No i to, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć, to przede wszystkim właśnie taka podstawa w szamanizmie, jaką jest siedem kierunków, siedem świętych kierunków i właśnie to koło życia. I to można powiedzieć, że to jest jakby, jeżeli jest jakiś taki bardzo, bardzo dawny i prastary wzorzec, to można powiedzieć, że to jest właśnie ten. Czyli nie musi to być już wiara, ale to jest po prostu wiedza. Wiedza o tym, że mamy cztery kierunki, tak? Jakie wiecie, jak dane są kierunki? My mamy wschód, tak? Południe, zachód i północ. I to są te cztery główne, tak? A gdzie są jeszcze te trzy, które są w tych siedmiu świętych kierunkach? No to to jest właśnie dół, to jest środek i to jest góra. I takim symbolicznym obrazem właśnie tego trójpodziału świata jest też drzewo życia, tak? Czyli drzewo, które korzeniami sięga głęboko, głęboko, głęboko w dół. Całe trzon tego drzewa i to będzie właśnie przemawialiśmy ten dolny świat. Potem cały trzon to jest nasz świat, świat ludzi. No i korona, która sięga swoimi gałęziami do tego świata, do tej przestrzeni świata górnego. No i takim echem tego trójpodziału świata no oczywiście jest to, co my znamy już z kościoła, czyli niebo, ziemia i piekło, tak? Z tym, że piekło jest takie od razu nasycone, wiecie, taką negatywną bardzo emocją, nie? Takim już znam się kojarzy to z jakimiś mękami piekielnymi. I to by było może taką różnicą, bo świat dolny ma wiele przestrzeni. I właśnie od tego świata dolnego chcę zacząć, dlatego że on będzie nam jakby takie, no dużo będzie tutaj jakiegoś takiego pola na lekkie obawy, niebezpieczeństwa i tak dalej. Bo poruszanie się tak naprawdę, tak jak widzicie tutaj, przyniosłem ze sobą węgla, to jest mój przyjaciel, mój wierzchowiec, no musiał to ze mną być, nie wiem czy go użyję, ale jest. Na zasadzie to też zaproponowałam tutaj na medycynę bębna, bo to są też takie warsztaty, takie totalnie już praktyki z bębnami. No ale nie starczyło na to czasu, na tym akurat, na tej konkretnej edycji, ale mam nadzieję, że może jeszcze do tego wrócimy. Dlatego, że w szamanizmie podstawą w ogóle jakiejkolwiek pracy to jest praca z bębnem. I wystarczy tak naprawdę tylko jeden mały przedmiot, no mały, może nie mały. I to jest właśnie ten wehikuł, który prowadzi nas do wszystkich tych światów, do wszystkich tych przestrzeni. Dlaczego to robi? Dlatego, że dźwięk tego bębna, jego wibracja powoduje, że my wchodzimy w taki naturalny sposób w stan transowy, czyli tak naprawdę zmienia nasze fale mózgowe. No i wchodzimy po prostu z tych fal takich codziennych, beta, czyli tych zadaniowych, tego co musimy zrobić, z takiego myślenia, wiecie, tego analitycznego, to takiego stanu alfa i pewnie to też wpadamy w ten stan alfa naturalnie, czyli jak na przykład się tak zamyślicie, zawiesicie się nad czymś, trochę was nie ma, ale jesteście fizycznie, to jest właśnie stan alfa i w ten stan alfa najczęściej wchodzimy właśnie w stanie transu, posługując się bębnem. No i wchodzimy jeszcze głębiej w kolejne fale i to już jest w szamanie
ekstazą i to już jest ta przestrzeń, w której mogą się rzeczy zadziać, trochę już poza kontrolą, tak? Czyli w stanie transu raczej nie ma takiego, takiej akcji, że coś się może nam zadzieć takiego, że my nie jesteśmy skoordynowani, to jest właśnie stan ekstazy. I tak naprawdę są dwa te stany szamańskie, które nas uzdrawiają, i to jest właśnie ten trans i to jest właśnie ekstaza. Nie mylcie tej ekstazy z orgazmem, ale jest to w pewnym sensie taki stan, który jest stanem takiej silnie zmienionej świadomości. I teraz, biorąc taki może ja jednak zademonstruję ten dźwięk. Wibracja. I wibracja, czyli tak naprawdę to jest wydźwięk, overtone w angielsku, czyli nie to samo pchnięcie, tylko to słyszycie to? I teraz, dlaczego się puka tak cały czas? Żeby to czyli ta wibracja dawna była cały czas mniej więcej na tym samym poziomie. Nie? Czyli jak robimy już jakiś rytm, tak? Jak już stwarzamy jakiś rytm, no to wtedy ona opada i wznosi się, nie? W szamanizmie po prostu utrzymujemy to na takim równym poziomie. Te wszystkie brzęczki i te wszystkie dekoracje w zasadzie nie są dekoracjami, tylko elementami wzmacniającymi standardy. I czasami w zasadzie, jak mamy jakiś natłok takich, wiecie, męczących myśli, to dostarczy taka pewna przyłowy dwa. Do środka. I tak naprawdę o co tutaj chodzi, czy mogę no właśnie działanie takie magiczne, ochronne, uzdrawiające, to jest to, że właśnie wydzielanie tej jednostajnej wibracji my kierunkujemy świadomie do na przykład miejsca bólu, do miejsca z problemu, z którymi nie możemy się poradzić, ile to sobie poradzić, tak dalej, tak dalej. Tak? Czyli podstawowo będą służy nam do tego, żeby kierunkować świadomie jego wibracje do klienta, do siebie, do miejsca bólu, do jakiejś sprawy, tak? Albo możemy ją energetyzować, możemy ją pozdrawiać, możemy coś wyciągnąć również na samym, nie? Więc to jest właśnie to podstawowe narzędzie w szamanizmie, ja stare, jedna z najstarszych takich obrazów człowieka. To są właśnie obrazy człowieka, szamana z bębnem. Więc to jest ten właśnie nasz przyjaciel. Tak? No i teraz co możemy robić z tym przyjacielem? No z przyjacielem właśnie możemy podróżować do tych wszystkich części, o których Wam opowiedziałam, że jest świat dolny, jest ten nasz świat średni, jest ten świat górny. No i oczywiście do tego, do tej przestrzeni czterech kierunków. I tutaj jest właśnie to nasze koło. My się przyzwyczailiśmy do tego, żeby widzieć je w ten sposób. I wtedy myli nam się to, że coś jest górą, coś jest dołem i tak dalej. Dlatego ja wolę pokazywać ten obraz. I wtedy widzimy, że wschodzi słońce, tak? Czyli w ogóle jeszcze taka mała dygresja. Więc kiedyś na takie teksty w stylu, czy ziemia jest płaska, czy ona jest okrągła, można powiedzieć, że szamanizm mówi, że jest i taka, bo płaska jest na tej naszej przestrzeni życia ludzkiego, czyli tutaj mamy te kierunki wschód, zachód, północ, południe, tak? A pełna jest dlatego, że jest jeszcze ta góra i ten dół, czyli tak jakby są te przestrzenie duchowe. I wtedy rzeczywiście tworzy nam się cała sfera. Czyli od pradawnych czasów ludzie widzieli jakby tą przestrzeń rzeczywiście jako płaską, tak? Ale też jednocześnie pewną. Więc jeżeli się popatrzymy, to tak na dobrą sprawę, tak jak na tarczy widzicie, tam gdzie wschodzi słońce i teraz te kolory też, bo jakby jeżeli weźmiemy sobie samo to określenie koło życia, medicine wheel, to otworzą nam się mnóstwo różnych informacji na ten temat. Jest też taka książka Cztery kierunki. Pan Hampenhofa, nie znam dokładnie jak się mówi to nazwisko, to jest Holender. No i możecie sobie przeczytać właśnie tam, że ile było kiedyś plemion
z Północnej Ameryki, Indian, to tyle było tych kół. I czasami na przykład te plemiona mogły się nawet kłócić między sobą. I o co one się kłóciły? Kłóciły się o kolory i kłóciły się o żywioły, o konkretne umiejscowienie żywiołów i kolorów na tym kole życia. Dlatego uważam, że jakby, żeby w coś naprawdę tak mocno uwierzyć, jeżeli ja się nie urodziłam w żadnej z tych tradycji, urodziłam się w Polsce, to nie przyjęłam żadnego koła jako takie swoje nadane mi, w którym ja jestem tak jakby zakorzeniona poprzez różnego rodzaju czy tradycje rodowe, czy właśnie kulturowe, czy na przykład legendy, mity i tak dalej. Więc moje koło życia, ja widzę je w taki sposób, jeżeli miałabym je już ustawić tak całkiem prosto, no to bardziej widziałabym je w ten sposób. Nie? Czyli południe u mnie jest na samej górze, no bo tak jest najwyżej słońce. Kolory też dopasowałam do tego, jak widzę słońce. Czyli na początku jest ono żółte, jak wschodzi, potem spróbujcie się południe popatrzeć na słońce, to jest białe i nas oślepia. Jak zachodzi, to jest czerwone, no i północ tego słońca nie ma, jest księżyc. Więc jak widzicie, zupełnie jest odwrócone niż to, co my możemy zobaczyć w książkach jako Medicine Wheel. I dlatego właśnie wolę, aha, i w środku widzicie, że jest to Axis Mundi, czyli to jest to połączenie, Axis Mundi to jest oś Ziemi, czyli połączenie właśnie tego dołu z górą. No i rzeczywiście ją zastosował tą symbolikę drzewa, czy właśnie tego Axis Mundi, czyli połączenie naszej podświadomości, naszej świadomości i tej nadświadomości, która łączy nas ze wszystkim, co jest ponad nami, z wszystkim, co boskie, z tym światem właśnie symboli, archetypów. Także to jest właśnie pewnego rodzaju taki dawny, prawdopodobny schemat, który cały czas funkcjonuje dla nas w tym dniu dzisiejszym. I o co chodzi w tym, czemu właśnie to koło życia i czemu moc kreacji? Jak sobie popatrzycie, to teraz zbliżamy się dla mnie do początku roku, czyli do wiosny. Dla mnie rok zaczyna się od równonocy, za chwilę będę świętować, właśnie 20 marca. Tak naprawdę początek roku. No i oczywiście rolnicy również, dla niektórych z nich przynajmniej też, ten rok się zaczyna od wiosny. Czyli od momentu, kiedy na kole życia wschodzi to słońce. No i ono tak jakby, czyli tam macie wschód, tam ja widzę wiosnę, tam witam powietrze, tam widzę księżyc rosnący, tam jest dla mnie też odpowiednik poranka, dzieciństwa i całego tego czasu tak jakby wzrostu. No i oczywiście na wschodzie widzę też energii, najwięcej energii męskiej, czyli to jest moment, kiedy ten punkt, który wyznacza w ogóle cały ten cykl, no to jest równonoc, czyli dzień jest tak samo równy jak i noc, ale od tego momentu, tego dnia jest coraz więcej niż nocy, czyli ta energia tak naprawdę, w którą my wejdziemy za niebawem, jest nadwyżką, cały czas idzie do góry, do góry, do góry, do góry i dla mnie to jest energia jak najbardziej męska, tak? Czyli ona nas podrywa do wzrostu. Potem jest ta druga część, południe. No i południe, znowu punkt kulminacyjny, przesilenie, największa ilość tej energii, która zaczyna lekko już opadać, tak? I nie czujemy oczywiście jeszcze tego, bo jest pewnie lata, jest super, mamy dużo energii. No ale jednak już tego dnia troszkę nam ubywa. I schodzimy potem do punktu znowu równonocy i wchodzimy już w tą żeńską stronę mocy. Jest już zachód. No i tutaj już ta energia drastycznie spada, czyli po równonocy, po zrównaniu już coraz jest mniej tego dnia, tak? I to jest największy ubytek nasz energetyczny. I teraz, no i oczywiście zima, bo to jest jeszcze bardzo duża ciekawostka, jest później przesilenie zimowe, my tak bardzo narzekamy na tą zimę, ale ona u mnie jest o odradzaniu u podstaw. Ona już podnosi energię do góry. Czyli jeżeli macie taki, jeżeli sobie popatrzymy na to koło, jak to w ogóle funkcjonuje i na to, jak my funkcjonujemy, to zobaczycie, że bardzo dużo różnego rodzaju chorób, trudów, różnego rodzaju jakichś takich depresji, teraz było dużo mowa o depresji, bierze się tak naprawdę z tego, że my przestajemy żyć naturalnym rytmem. Tak jak wszystko żyje wokół, tak jak natura żyje wokół. Czyli jeżeli my na przykład dajemy sobie, i to nie tylko my, bo my to chcemy, ale też oczywiście wymusza, powiedzmy, system na nas to, tak? Dlaczego system to wymusza?
No bo na przykład mamy taki system pracy, że pracujemy sobie 8 godzin dziennie, tak, przez 5 dni w tygodniu powiedzmy i pracujemy nieustannie, tak, czyli cały czas, nieważne jaki jest miesiąc, to pracujemy, pracujemy, a jeżeli bierzemy sobie wolne, to nie najczęściej jesienią, kiedy faktycznie wypadałoby wziąć to wolne, ale latem, kiedy tak naprawdę mamy dużo energii i nie musimy jej regenerować nadmiernie. Więc tutaj jest właśnie taki punkt, którym chciałam wam o tym bardzo mocno zaznaczyć, że jeżeli na przykład znamy już, jak działa właśnie natura, czyli ona się odradza na wiosnę, ma najwięcej tej siły i energii i my, jak wiecie, wszyscy jesteśmy połączeni z naturą, jesteśmy naturą, a nie jesteśmy częścią natury, jesteśmy żywiołami, one są w nas, jesteśmy zbudowani, ze wszystkiego też są zbudowane, wszystko jest wokół zbudowane z tego samego, więc jesteśmy w takiej korelacji ze sobą. No i teraz, jeżeli my cały czas działamy pod prąd, no to nic dziwnego, że potem te skutki są opłakane, tak? I tutaj o czym jest mowa tak naprawdę? W momencie, kiedy mamy te 3 miesiące wiosny, to tutaj naprawdę możemy sobie dać nadmiar nawet wręcz obowiązków, bo będziemy mieli na to siłę. Będziemy mieli siłę i energię i możemy czerpać tą siłę po prostu od wszystkiego wokół. Możemy patrzeć jak te kwiaty, jak te pączki, jak sobie pomyślicie, ile siły musi mieć taki mały pestka, no nie? Weźmy sobie pestkę w miarę twardą, może być śliwka, nie? Spróbujcie zmiażdżyć pestkę śliwki, a mimo wszystko siła życia, siła tego tchnienia, czy jakby tej mocy, zobaczcie, jak ona musi być ogromna, że ta pestka pęka i nagle jest ten malutki ogonek. Czyli najpierw zakorzenia się do ziemi. Najpierw Matka Ziemia, a potem Ojciec Niebo. I to jest właśnie taka ważna rzecz, żeby zrozumieć, że wtedy jest największa ilość tej siły przebicia, tej siły do wzrostu, tego w ogóle tego napędu, popędu, czegokolwiek możemy, jakkolwiek możemy nazwać tą energię. I wtedy właśnie na wiosnę możemy robić najwięcej tych projektów, które chcemy, na przykład zasiewając te ziarna, zapoczątkowując te projekty, potem realizując te projekty w lato, kiedy jest właśnie, kiedy jesteśmy na szczycie tak naprawdę, tak, to jest południe. Południe to jest ta moc słońca, który zenituje, tak, nie ma cienia. Jest najwyższy punkt słoneczny, ono na nas wpływa. No i oczywiście daje nam najwięcej takiej mocy zapału do sukcesu, do bycia w prawdzie, do odwagi, do stanięcia przy tej swojej prawdzie, swojej mocy i tak dalej. Także południe zawsze nam daje, no i wy przecież wiecie, jacy jesteście latem, tak? Przybojowi, bardziej podejmujecie ryzyko, tak? Ogień też tam właśnie też tam na południu ogień. Ogień jest tą największą taką siłą też transformującą, siłą sprawczą, ale też uczy nas stawiania granic, tak? I to, że jak przekracza ktoś te granice, no to reagujemy na przykład gniewem. Więc to jest właśnie takie ważne, żeby sobie zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje w nas i na zewnątrz, tak? No i tam mamy pełnię księżyca, tak jak dzisiaj jest pełnia księżyca. Pełnia zawsze wyciąga, pełnia jest jakby lupa. Tak jakbyście sobie popatrzyli, że ona tak powiększa, nie? Tutaj jest ten księżyc rosnący, no to na księżycu rosnącym dobrze jest sobie na przykład, jak chcecie, żeby wam włosy rosły, to dobrze sobie na tym księżycu obcinać te włosy. A paznokcie na tym drugim, na tym malejącym, na przykład jak nie chcecie, żeby wam za szybko rosły. Także są takie techniki, gdzie naprawdę w takim totalnie życiu codziennym możemy używać całego tego koła i nieustannie się nim wspierać, tak? Czyli w tym momencie tego południa mamy tam też południe takie, jeśli chodzi o dzień. I tak jak sobie zobaczycie, tutaj mamy poranek, południe, wieczór, noc. Mamy też te księżyce, czyli tak naprawdę to koło zawiera w sobie, jest cały rok, jest cały miesiąc i cały dzień. Czyli tak jakby dzień był też takim rokiem w pigułce. Nie, czyli znowu wstajemy, budzimy się, wzrastamy, mamy tą siłę, aktywujemy się w ciągu dnia, ale już wieczór, no to już opada nas zmęczenie, opadamy i regenerujemy się, śpimy. Więc cały czas my tak naprawdę w ciągu jednego dnia ten rok jest nieustannie w nas, czyli to jest ten fraktal, o którym też wcześniej na wykładzie Moniki była mowa, tak? Czyli cały czas odtwarzamy pewnego rodzaju, no te same
cały czas tak, w której jesteśmy w cyklu, jest wielkim cyklem, małym cyklem, malutkim cyklem i tak się te wszystkie trybiki kręcą. Dojrzewanie, tak? Oczywiście, jak wiecie, znowu jeszcze wrócę na chwilę do tej wiosny, bo my często wracamy do tych różnych tak naprawdę problemów ze sobą, no to one się zdarzają na tym pierwszym etapie, tak? I dlaczego się zdarzają na pierwszym etapie? Wiecie, że jak macie malutką roślinkę, to można z nią tak naprawdę zrobić wszystko, nie? Widzicie, że drzewa mogą rosnąć, warkocze i co tylko można z nimi zrobić, jak się je odpowiednio wykręca, czy wąza i tak dalej, nie? No to tak samo możemy odnieść to do siebie, czyli na tej pierwszym etapie mamy największą giętkość i dlatego łatwo nas jest dopasować, zmienić, coś gdzieś pokombinować tak, że no niestety potem borykamy się z tym przez całe życie. Dojrzewanie to jest właśnie też taki moment, jak już jesteśmy na tym południu i sobie możemy to zwizualizować, no to wiecie, że jak tak wchodzimy z takim butem, nie? Tak, dobra, ja już mam te 18 lat, czy tam nawet nie mam, ale już nikt mi nie podskoczy, tak? Wchodzimy w tą strefę ognia. To jest właśnie ten bunt, to jest takie stawianie tej swojej granicy, ale też zobaczenie, kim ty tak naprawdę jesteś, bo ten czas dziecięcy to jest taki, ty jeszcze nie wiesz, czy tam przez pierwsze lata to w ogóle, przez pierwsze miesiące to dziecko nawet nie wie, że jest odrębnym bytem. Więc w sensie takim i tak nie jesteśmy, bo jesteśmy połączeni, ale generalnie jakby ta świadomość ja wchodzi do nas później. Więc tutaj w tym okresie dzieciństwa nie będziemy mieli jeszcze takiego mocnego stawiania tych granic, jak na przykład właśnie w byciu tym nastolatkiem, tak? No i to jest właśnie też ta domena tego południa, że my mamy taką moc, mamy właśnie tą, chcemy znaleźć sobie swoją też przynależność, swoją tożsamość, budujemy i tak dalej, tak? Także tutaj też widzicie, że możemy sobie na tym południu w pewnym sensie kształtować naszą rzeczywistość, jakim jesteśmy. Albo też zmieniać. Tak jak właśnie ogień transformuje również. Ogień jest w ogóle też taką jest pradawnym w ogóle też bytem, który nas wspiera. I wszystko to, co możemy powierzyć ogniu, transformuje się błyskawicznie. Czyli to jest tak naprawdę taka najszybsza transformacja i dlatego dużo ceremonii szamańskich jest opartych właśnie na tym wykorzystaniu świętego ognia do różnego rodzaju właśnie czy wysyłania życzeń, czy spalania tych życzeń, czy różnego rodzaju właśnie, na przykład też ja robiłam przez długi czas szałas potu, to jest taka też taka tradycja indiańska, gdzie właśnie jest palony olbrzymi ogień i tak naprawdę wchodzi się właśnie w tą przestrzeń szałasu potu, która trochę wygląda jak to, czyli jest taka mała konstrukcja i przechodzi się przez właśnie dokładnie te wszystkie elementy, przez cały ten cykl po to, żeby się na nowo narodzić. Potem wchodzimy sobie na ten zachód, czyli znowu, jak wiemy już, że ta największa aktywność i takie bycie, takie parcie, bycie do przodu, wszystkie takie różnego rodzaju sprawy, jak spotkania z szefem albo załatwianie jakichś rzeczy, zróbcie sobie na to południe, kiedy czujecie się tacy właśnie najbardziej przebojowi i największą macie moc. I wtedy też zobaczycie sobie, jak będziecie już kształtować sobie dzień podług na przykład właśnie tego koła życia i działania tych sił, to zobaczycie, że to wszystko wam będzie tak jakby łatwiej przechodzić. Albo przynajmniej bez takiego takiego nadmiernego trudu. Tam też mamy taką łatwość w ogóle w komunikowaniu się, nie? Tak jak w lecie. No i na tym zachodzie, co się dzieje, jak już wracamy i zaczyna być ten wieczór, to jest ten moment, w którym gaśnie już to światło. I w którym tak naprawdę, tak jak o tyle, o ile ta wiosna i to lato, czy na przykład właśnie rano i południe, są takimi momentami, gdzie my tak jakby jesteśmy cały czas na zewnątrz trochę, nie? Ekspresywni, ekspansywni, ekstrawertyczni. A tutaj się już zaczyna bardziej zwijanie w głowę. Czyli jak jest przychodzi wieczór, to nagle sobie zaczynasz myśleć, czy wszystko zrobiłaś z tego ciągu dnia, jak ci jest, jak się czujesz. Wtedy najczęstsze pytanie jest, o kurde, jestem zmęczony, nie? I to jest właśnie ten zachód. Zachód już nas jakby kontaktuje z taką wewnętrzną przestrzenią samego siebie. No i to już jest ta woda, tak? Czyli właśnie kontaktujemy się z głębszymi emocjami, bo ja nie twierdzę, że w lecie tego nie ma. Jest dużo też różnego rodzaju właśnie
namiętności i emocji, ale tutaj już będziemy wchodzić w taką właśnie głębię bardziej uczuć, czyli trwalszych uczuć, trwalszego rozumienia właśnie tego, czym my możemy być wzburzeni. No i tu się zaczyna autorefleksja na przykład, czyli ten wieczór jest takim dobrym też czasem na podsumowywania, bo to jest właściwie ta energia tego momentu. No i na, no niestety, rozstania, pożegnania, no niestety, niestety, nie robimy tego, ale generalnie właśnie jest potrzebna w ogóle nam, jako i czy światło, siła też domykania, kończenia, rozstań, pożegnań, no i śmierci. No i tutaj mamy też jesień, wiemy jak wygląda jesień, jest dużo tego właśnie, jest dużo wody, jest dużo deszczu, jest dużo rozpadu, gnicia, rozkładu, bo to są te energie po prostu, które są naturalne w tym okresie, tak? I my też potrzebujemy, jeżeli mamy właśnie do zrobienia znowu, jeżeli chcemy się z czymś pożegnać, to lepiej znowu robić to właśnie tą jesienią, będzie nam po prostu łatwiej. I dlaczego też nam przychodzi to łatwiej? Dlatego, że energia, którą mamy, no już czujemy, że ta energia jakby zewnętrzna nas nie za bardzo wspiera, bo ona już też się schodzi w dół, czyli tego słońca już nie ma. No i wtedy my tak naprawdę będziemy robić coś takiego, co pozwala nam na zachowywanie energii, czyli my tak naprawdę poniekąd jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zadbać o siebie. Nie? Czyli jeżeli ty nie masz nadmiaru energii, a nie pasuje ci w jakiejś relacji, a wiesz, że zaraz będzie zima, będzie ciężko, no to przecież łatwiej ci jest z czegoś, co cię jeszcze bardziej obarcza i jeszcze bardziej utrudnia ci życie zrezygnować. Dlatego to jest taki naturalny moment na właśnie na to pożegnanie. No i tutaj mamy też ten księżyc malejący, tak jak wam mówiłam, że różne rzeczy można przecinać. To jest świetny w ogóle też moment na operację, bo krew tak jakby też schodzi do wewnątrz, na operacji też jest dobry nów. Czyli tuż przed nowiem i w nowiu to są właśnie takie momenty, gdzie można sobie na przykład wyrwać zęby bez nadmiernego krwawienia na przykład. I wieczór, tak, i starzenie się w takim, bo czemu tam nie ma tylko śmierci? Bo jakby śmierć jest takim momentem, że tak naprawdę trwa chwilę. A tutaj jakby chodzi nam o pewnego rodzaju zadziewanie się procesów, takich długotrwałych procesów. Czyli dzieciństwo jest długotrwałym procesem, narodziny to jest moment, nie? Punkt to jakby ten, tego dojrzewanie, a dorosłość, a dojrzewanie to już w ogóle są, to już jest w ogóle proces, tak? Który czasami jest bardzo rozciągnięty w samym czasie, nie? Czyli kiedy my osiągamy dorosłość, a kiedy osiągamy takie naprawdę taką dojrzałość, nie? No więc dlatego tutaj jest też starzenie się jako właśnie proces. Proces, w którym musimy znowu się zmierzyć z tym, że pewne rzeczy w naturalny sposób od nas odchodzą, tak? Czyli nie mamy już takiej energii, jaką mieliśmy, coś nas pobolewa, coś musimy odpuścić i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli jakby w naturalny sposób coś od nas odpada, tak jak odpadają właśnie te jesienne liście. Czyli cały czas jakby my jesteśmy takim odtworzeniem tego procesu, który się dzieje naturalnie wszędzie wokół, w naturze. No i wchodzimy w tą północ. I ta północ jest takim czasem, gdzie no oczywiście jest tam najciemniej, tak, no wiadomo. Ale to jest też taki początek, czy taki zwiastun, że zaraz nadejdzie znowu nowy początek. Dlatego zima jest już o wiele lżejszy ładunek niż jesień. I dlatego warto jest trochę bardziej uśmiechnąć się może do tej zimy, bo my tak ją cały czas tam nie lubimy tej zimy, nie? A zima jest już coraz cieplejsza, milsza. No i po co jest ta zima? No i zima jest przede wszystkim po to, żeby... to jest czas na refleksję. To jest czas, kiedy nie musisz robić nic. Mówi ci natura, że po prostu idź spać, wyśpij się. Możesz być odrętwiała, możesz być ospały, możesz nie chcieć robić nic nowego, możesz nie mieć absolutnie żadnego pomysłu na nowy, nie wiadomo jaki wielki projekt, możesz się nawet nie chcieć nigdzie jechać, możesz po prostu siedzieć pod tą kołdrą jak misiek i po prostu przetrwać, tak? I nie rób sobie z tego powodu wymówek, ani nie kajaj się za to, nie obarczaj się jakąkolwiek winą, bo to jest absolutnie naturalny proces i my tego też nie rozumiemy, nie?
I to jest też coś, co wam powiedziałam, że system wymusza na nas cały czas tak jakby o, musimy coś wykonywać, przejść do przodu, musimy być lepsi niż wczoraj, tak? I zimą też musimy cały czas się wykazywać. No i to jest właśnie to, że my możemy czuć wtedy taki nadmiar, nie? I to są najczęstsze potem właśnie takie załamania, że o kurczę, nie mam tej siły, nie mam tej mocy, nie mam skąd tego czerpać. Więc jak już wiemy o tym, że przychodzi ta północ i naprawdę to jest ten czas, kiedy to powinieneś odpuścić, odprężyć się, spać, zregenerować. To jest ten czas, kiedy my jesteśmy najbliżej Boga. Jeżeli ktoś wam powie, że nie interesuje go w ogóle rozwój duchowy, to spytajcie się, czy śnisz. Bo sen jest tak jakby naturalną częścią naszego życia duchowego. Czyli po prostu jest, krążymy wokół pojęcia ja, ale nie ma tam już naszego ciała, tak? Ale nawet nadal istnieje, tak? Czyli nadal jakby czujesz, że istniejesz, ale istniejesz już poza ciałem. I więc to jest tak jakby takie przygotowanie do tego, czy też taka zapowiedź, podpowiedź, że możesz istnieć bez tego, bez całej tej fizyczności, tak? No i oczywiście sen jest absolutnie w ogóle taką częścią, którą my nie możemy bez tego funkcjonować. I wiecie dobrze, że wystarczy, że mamy zaburzenia snu i już to doprowadza do najszybciej do chorób psychicznych, tak? Czyli sen jest absolutnie tak samo potrzebny jak jedzenie i powietrze. Więc też należy o tym pamiętać, żeby sobie w tym czasie dostarczać po prostu totalnie jak najwięcej, największej ilości tego snu. No i tutaj mamy właśnie też ten czas tego nowiu, kiedy nie ma księżyca. No i tak jak wam już mówiłam, to jest taki też moment, gdzie dobrze jest zasiewać nowe, otwierać się na nowe. Ale nie takie nowe, że ty musisz je jakoś mocno generować, tylko po prostu zasiewasz tą intencję. Czyli na razie dajesz jakby tam pierwszy zamysł. No i tutaj mamy też taki moment, gdzie rzeczywiście można się zatopić w tej ciemności. Po co jest w ogóle nam potrzebna ta ciemność? Ciemność jest nam potrzebna jako taki głęboki wyraz totalnego odrodzenia się znowu jakby u podstaw, tak? Czyli zobaczcie, że żadna roślinka by nie urosła, gdyby nie ta ciemność, nie? I czemu zwierzątka się w tej ciemności tam pod tą ziemią zagrzebują? Uaktywnia się, czy wydziela nam się melatonina. Jeżeli myślimy, śpimy na przykład, no to najczęściej dlatego, że nie ma tej ciemności. Nie? Bo światło nam przyświeca, bo latarnie świecą, bo coś. Wystarczy dać sobie te klapki na oczy i już na przykład wysypiamy się znacznie lepiej. Więc po prostu nasze ciało, nasz organizm potrzebuje ciemności dla regeneracji, dla głębokiej regeneracji. Jeżeli nie możemy na przykład rzeczywiście spać długo, czy wystarczającą ilość czasu, to możemy właśnie zrobić te dwie rzeczy, dać sobie tą ciemność i na przykład mentalnie jeszcze schować się pod ziemię. Tak jakbyście się zagrzebywali pod tą ziemię i z niej jakby czerpiecie te wszystkie minerały, wszystko co was zasila. Także to jest właśnie po to, tak? Czyli po to, żebyśmy się odrodzili, ale tak naprawdę od tych korzonków, u samej podstawy tego jestestwa, czym my jesteśmy. I oczywiście to jest też ten moment na takie zakotwiczenie się w tym, w co ty wierzysz. Tam jest najczęściej też takie na północy, spotykamy się z przodkami, spotykamy się też właśnie z wszystkim tym, co jest metafizyczne, mistyczne, z tajemnicą, z różnymi sekretami. Także też ta północ będzie miała taki wymiar, już ten zalążek tej metafizyki tam jest. No ale przecież wiecie, że ciemność wystarczy, jak się pojawia i już też gdzieś w lesie już się czuję inaczej niż w ciągu dnia, tak? Więc ciemność też niesie ze sobą taki powiew tajemnicy. No oczywiście tej srogości też, bo jak nie widzimy, to się też zaczynamy bać. No i potem oczywiście znowu następuje już to wyskoczenie ponad powierzchnię, wzrost, wiosna. I to jest właśnie ten zamknięty ten cykl. Także jak już wiecie, jak to wszystko działa, my wiemy, bo to obserwujemy, ale teraz chodzi o to, żeby dostosować swoje codzienne życie do tego, to zobaczycie, że o wiele łatwiej i zdrowiej będzie wam się funkcjonowało i o wiele lepiej będzie się pewnego rodzaju rzeczy, no będą się manifestować też w waszym życiu. No i powiem wam jeszcze właśnie o tych żywiołach, specjalnie je ominęłam na sam koniec. Dlatego, że to są... jakby to nazwać? O, powiem tak, dla mnie to są najstarsze siły, najstarsze
byty, które są tutaj na tej ziemi. I ponieważ one są od, powiedzmy, zawsze tutaj, są wszędzie i są też w nas, to też możemy z nimi się kontaktować, możemy też od nich, jako od po prostu najbardziej znanych nam instancji duchowych, do nich się zawsze możemy też zwracać. I tak jak właśnie, po co są te kierunki, po co je przywołujemy? No przywołujemy je właśnie po to, żeby na przykład stworzyć sobie taką przestrzeń, gdzie działa kreacja, gdzie działa magia, gdzie działa, jak na przykład zwołuje kręgi. Zasiadamy sobie z kobietami, to też wzywam wszystkie kierunki, no i oczywiście zaczynamy od wschodu południa, zachodu, północy, czyli zataczamy już ten krąg, no i oczywiście też ten pion, czyli od ziemi do góry, czyli też zataczamy tą górną powłokę. No i wtedy jesteśmy, znajdujemy się już tak jakby w takiej kapsule, takiej sferze, czyli to jest wtedy rzeczywiście ta nasza chroniona przestrzeń. I jeżeli nie zaprosimy do tej przestrzeni instancji wyższych niż my, nie odniesiemy się do czegoś, co jest poza nami, poza naszą kontrolą, poza naszymi możliwościami i umiejętnościami, no to nie będzie przestrzeń, w której się będzie działo, nie wiem, uzdrawianie, magia czy coś takiego, tak? Czyli wzywamy właśnie te instancje duchowe, żeby to uzdrowienie, czy właśnie te procesy mogły być zaopiekowane i właśnie, żeby te siły działały. No i wiecie, my tak naprawdę od zarania się odzywamy do tych, czy komunikujemy się z tymi siłami, bo jak weźmiecie sobie każdą zwykłą podstawową bajkę, to zobaczycie, że tam bohaterowie zwracają się do zwierzątek, zwracają się do nieba, zwracają się do żywiołów, zwracają się do roślin i tak dalej, i tak dalej. No to jakby mieliśmy naturalnie, a teraz jak ktoś się przytuli do drzewa, to jest uznawany za jakiegoś tam, nie wiem, odlotowca, tak? No i to jest też takie zacieranie cały czas tych naszych naturalnych potrzeb, czyli pierwszej podstawowej potrzeby komunikacji. Jeżeli my się nie zwrócimy do czegoś, no to też nie dostaniemy informacji w zamian, tak? Jesteśmy wtedy zamknięci. To, co jakby się stało, chyba takiego w sumie, no dla mnie osobiście opieram to jako najgorszego, to to, że my tak jakby w świecie takiego dążenia do cywilizacji, do postępu i tak dalej, uśmierciliśmy wszystko poza człowiekiem, tak? Czyli nic nie ma duszy poza człowiekiem, nic nie ma wymiaru duchowego, tak? No i możemy jakby dzięki temu robić wszystko to, co robimy, wycinać sobie lasy bezkarnie, zanieczyszczać wodę i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli jakby to się bierze z takiego kompletnego nieposzanowania istnienia i podstawowego prawa do istnienia, tak jak natura ciebie stworzyła i tak jak natura stworzyła wszystko wokół, tak właśnie my to prawo nieustannie odbieramy innym istotom, tak? Czyli jeżeli na przykład wyciągamy na przykład rośliny, tak, wsadzamy je do waty, no i uważamy, że to jest super. Jeżeli modyfikujemy geny, a nawet ostatnio zamykamy zwierzęta, tak, w pomieszczeniach i uważamy, i potem jeszcze jemy te zwierzęta, to jest w ogóle najlepsze, które w ogóle jakby już nie mają naturalnego swojego trybu życia, nawet nie mogą wykonywać tych czynności, które zwykle wykonują, tak? Kura nawet nie może drapać w tej ziemi, co jest jej jakby naturalnym sposobem na życie. No więc jeżeli jako człowiek cały czas wynaturzamy wszystko, czyli wyciągamy i działamy nieustannie przeciwko naturze, no to dlatego ten skutek i ten dramat, w którym teraz się znajdujemy, jest właśnie taki, a nie inny, tak? Czyli wszyscy płaczą, że o, zmiany klimatyczne, nie ma zimy, nie ma śniegu, ale już nie rozumiemy tego, że będziemy nieustannie manipulować we wszystkim, działać cały czas na przekór właśnie tego cyklu życia, czy praw natury. My nawet nie znamy, wiecie, to jest śmieszne, ale na przykład znamy prawa człowieka, niektórzy pewnie tak, a nie znamy praw natury w ogóle, nie? Czyli właśnie na przykład takiego prawa cykliczności, prawa przyczyny i skutku. Znamy może dekalog, ale czy ktoś stosuje? I właśnie tego prawa do tej równości w istnieniu, bo to jest właśnie też coś, czego my nie rozumiemy, nie? Jednym z praw natury jest to, że każdy ma równe prawo do życia podług własnej swojej natury. Czyli do swojego szczęścia, tak? Do zrealizowania swojego przeznaczenia. Niektóre istoty mają tylko jeden dzień życia, inne mają wiele lat, niektóre są nawet niezniszczalne prawie.
którzy ją ciągle odnawiają, też są takie trochę wieczne organizmy. Więc to jest właśnie coś, co mnie cały czas niepokoi i co właśnie na tej ścieżce szamańskiej zawsze nam mówiono, że szaman był po to, żeby regulować te wszystkie procesy, tak? Czyli żeby być na, tak jakby na straży trochę, być pomiędzy, być pośrednikiem pomiędzy światami, być pośrednikiem pomiędzy światem ludzi, światem roślin, światem zwierząt, światem duchów, tak? Żeby właśnie w ogóle ta sfera też tego życia duchowego, wszystkiego, co nas otacza, też była istotna. A my tak bardzo już się posunęliśmy, że gdzie w ogóle tam jest o duchowej części tego świata, skoro my już zabieramy właśnie to prawo do normalnego istnienia, na przykład zwierzętom czy roślinom. Tak jak sobie popatrzycie na to, jak żyjemy teraz, no to ten procent dzikich zwierząt już jest po prostu naprawdę opłakany w stosunku właśnie do w ogóle całej populacji zwierząt. Nie? Czyli człowiek cały czas chce być po prostu ponad wszystkim i wszystkimi. I to jest właśnie coś takiego, co jest takie bardzo... No w sumie... Czy to jest jeszcze... O, to jest właśnie ten szałaspokój, jak to wygląda. No więc jakby to jest coś, co mnie najbardziej niepokoi. Jak tutaj stać na straży tego właśnie, jak zachowywać ten balans, jak zachowywać tą równowagę, jak w ogóle stwarzać tą harmonię. No to, co najprościej możemy zrobić, to jest właśnie staranie się przynajmniej osobiście żyć zgodnie właśnie z tym cyklem. Im bardziej my będziemy żyć zgodnie z tym cyklem, tym bardziej tak naprawdę będzie nam to potrzebne. I będziemy dawać też możliwość do tego, żeby wszystkie, całe inne istnienie również mogło żyć według tego prawa. I nie będziemy na przykład już tych kotów zamykać nieustannie w tych pomieszczeniach, twierdząc, że one nie należą do świata natury, tak? Czy na przykład są tylko drapieżnikami. Gdyby Bóg nie chciał, żeby było tutaj akurat tyle drapieżników, to by ich tyle nie stwarzał. Zawsze staramy się być jakby mądrzejsi niż ta inteligencja, która jest ponad nami. Więc to jest jakby, jeżeli zaczynamy żyć właściwie według cyklu, według rozumienia, według tego szacunku do istnienia i pozwalania, żeby druga istota żyła naprawdę według tego, z czym ona się tutaj urodziła, czyli twojej własnej natury, to my wtedy też tak naprawdę zaczynamy te wszystkie prawa uosabiać. I wtedy rzeczywiście mogłoby się to być może wzmocnić albo polepszyć. No i druga sprawa jest taka, że czyli tak naprawdę usprawnianie tego swojego już jest koniec czasu? No już będziemy kończyć. A dużo jeszcze masz? Nie wiem. To się rozgadało, bo poszło. No dobrze. No to powiem wam jeszcze tylko o jeszcze jednej rzeczy. Czyli tak jak już wiecie, najlepsze jest życie powiedz tej swojej cykliczności. My też mamy kobiety, może to jest takie ciekawe, że my mamy ją naturalnie też. Ta cykliczność jest bardziej z nami współgra, bo mamy też swoją menstruację, więc wiemy, że wszystko się obraca w tych cyklach, tak? Jesteśmy może przez te cykle właśnie bardziej połączeni z całym tym procesem tego odradzania się, tego bycia w gotowości, dawania życia, ale też tego obumierania i menstruacji, tak? Czyli oczyszczania, odradzania. Więc to jest też jakby mamy go w sobie, tak jakby ten zegar. No i też dlatego zawsze się uznawało, że jesteśmy na straży też tego jakby na straży życia, no i śmierci. Więc to jest jedna rzecz i tak jakby uznaję, że czyli życie według tego naturalnego cyklu, według właśnie tego tej natury to jest jedna rzecz i druga rzecz uszanowanie. I uszanowanie też mam na myśli honorowanie tych świąt, tych przejść, choćby tych czterech, jak nie jeszcze tych cykli księżycowych. Dobrze zwrócić jest uwagę na to, że jest znów, na to, że jest ta pełnia, dzisiaj jest ta pełnia i co ona powoduje, jak ty się czujesz, jak to na ciebie wpływa. Mają wpływ te wszystkie planety, mają na nas wpływ te wszystkie wydarzenia, ma wpływ na nas natura, zobaczcie, jak nie ma słońca, jak się czujecie. Więc każdy z nas to odczuwa. No i druga to jest to poszanowanie, czyli właśnie poszanowanie i komunikacja. Jeżeli się nie skomunikujemy z tym światem, jeżeli nie będziemy szanować tego świata, kultywować go w jakiś sposób, czyli właśnie uznawać tą duchową część tego świata, uznawać świętość na przykład właśnie ognia, świętość żywioła, powietrza, kurde, no to trzeba, jak nie powiedziałam, dobra.
z takiej właśnie z tą alchemią też to związane, tak? Czyli mamy powietrze, to jest ten moment, w którym ty wkraczasz jakby w ten świat, tak? To jest powietrze, daje ci to coś, że ty możesz być odrębny niż na przykład matka, nie? Tak jak się wtedy by było wszystko razem, wszystko połączone i nagle masz powietrze, masz moc, tak? Możesz być samoistnym, też odrębnym stworzeniem. I czemu dawam na powietrze na samym początku tego koła na wschodzie? Dlatego, że też od tego pierwszego oddechu wyznacza się właśnie ten moment, czyli mojego życia już takiego odrębnego. No i też dlatego, że jest taki chemiczny zapis powietrze plus ogień plus woda równa się ziemia, czyli manifestacja. Czyli najpierw masz pomysł, to jest ta myśl, to jest to słowo, to już wszyscy mówili, że na początku było słowo, tak? Ten zapis. Potem dodajesz ogień, czyli też szczypta tego działania, nie? Jak zrobisz już ten krok do, no to już jesteś bliżej tego, tak? Więc musi być jakiś rodzaj działania. To jest właśnie ogień. Przesz do przodu, idziesz po to. No i dodajesz wodę, czyli emocje. Bez emocji, jak coś robisz, to nie jest w ogóle w żaden sposób autentyczne. I dopiero właśnie masz ten zaczyn, masz ten zamysł, idziesz ku temu, nadajesz swoją emocję do tego i wtedy jest ta manifestacja. I dlatego właśnie na tym kole mam ten żywioł powietrza, ten początkowy, ognia, wody, tak, bo też naturalnie, jak mamy za dużo ognia, to gasimy go wodą. Jak mamy w sobie za dużo ognia, to też go gasimy wodą. Jak nie mamy w ogóle żadnych pomysłów, przywołujmy i prośmy ogień, żeby nam pomógł, żeby nas wspierał. Jeżeli macie za dużo mrocznych myśli, przywołajcie siłę wschodu, tak? No bo co robi wschód? Wschód zawsze pokazuje nam, jak wznosi światło, tak? Czyli w najgorszej jakby zakamarkach, ciemnościach jesteśmy, wschód nas może oświecić, tak? Zabrać z tego. Jeżeli potrzebujecie mocy, potrzebujecie siły przybicia, ogień południa, tak? Jeżeli musicie sobie niestety z czymś poradzić takim, co trzeba odesłać, trzeba zakopać, zagrzebać, czy w ogóle pożegnać, no to właśnie ten zachód wam może pomóc. W ogóle jakby też takie w sobie zażegnanie rzeczy, bo jak patrzycie się na ten zachodzące słońce, to możecie wraz z nim pożegnać jakiś rodzaj, to już jest magiczny rytuał, gdzie nie musicie mieć nic poza swojego wzroku, który mówi wam, tak jak właśnie ten słońce odchodzi, że odchodzi na przykład jakaś wasza troska. Możecie też troski pobierzać w wodzie, bo zawsze kobiety się spotykały nad wodą i opowiadały jej o swoich troskach kamieniowi, bo też kamienie mają informację zakopać do ziemi, poprosić o transformację. Także to są jakby takie bardzo podstawowe rzeczy, które my jako człowiek naprawdę robiliśmy nieustannie. Puścić coś z wiatrem, tak? Czyli nie chcę słychać jakichś rzeczy, puścić piórko, wdmuchać intencje. To są takie bardzo proste rytuały uwalniania, tak? Uwalniania poprzez żywioły, puścić coś z powietrzem, przepalić z wodą, odpłynąć, no i zakopać w ziemi. Także to są jakby takie taka bardzo prosta magia, tak naprawdę nawet nie magia, tylko wykorzystywanie tych zasobów, które są wszędzie wokół. Czyli wykorzystywanie czasu, w którym się znajdujemy. Mamy teraz wieczór, wszyscy już tacy na obrawie, on jeszcze gada, zaraz skończy. Będzie ta noc, bo pomyślcie sobie o totalnym takim odrodzeniu u podstaw, o nowych, możecie właśnie też przed snem prosić o coś, żeby coś, jakieś rozwiązanie do was przyszło, żeby jakaś instancja duchowa was odwiedziła. My możemy też snem podróżować do różnych bóstw czy różnych mistrzów duchowych, prosić ich też o nauki, tak? Także jest to ogrom, cały ogrom, no nie jest to właśnie temat na ten jedno nowe spotkanie, ale chciałam wam właśnie powiedzieć, że wszystko tak naprawdę nas wspiera, wszystko możemy wykorzystywać do tego, żeby rzeczywiście żyło nam się milej, żeby żyło nam się lepiej i żeby nie było takiego trudu związanego właśnie z tym, że my nagle czujemy się wyjałowieni, na nic nie mamy ochoty i nieustannie siebie potępiamy, tak? Czyli jest zima, jeszcze jest, czas na leniuchowanie, tak? Ale z wiosną zaczynacie już działać. Dziękuję wam bardzo, no i zapraszam was na tą stronę szamaniku, na pracę z Wendem. No i na koniec.